No to teraz porozmawiamy o czymś, czego prawie nie ma, czyli o wolnym czasie para nienormalnych. Chłopaki większość czasu spędzają w busie, w drodze na koncerty. Nie wierzą państwo? Proszę. Pan jest to bardzo co najmniej kompani jajo. Mój kasoł, bo mam taką małą głowę, że... Gromadkę uśmiechniętą pyta, jakie dzisiaj święto. Równoległa rzeczywistość, nie bywałeś. Jest z nami wasz przyjaciel, Jerzy Dudek. Jest. Dzień dobry. Jerzy, jesteś naprawdę... Musimy bardzo kochać, bardzo kochać. Jak się poznaliście, pamiętasz to wasze pierwsze spotkanie? No dawno temu, ja byłem wielkim fanem, bo wiadomo, jak mieszkałem za granicą, to lubiłem patrzeć na coś śmiesznego, co mnie bawiło i od razu oni mnie rozbawili. Mariolka tak zaczęła, a poznaliśmy się osobiście chyba pierwszy raz u mnie na koncercie. Oni do mnie zadzwonili, że gramy u ciebie w mieście, może byś przyszedł do nas na koncert. No i wtedy przyszedłem na koncert po raz pierwszy na żywo, a wcześniej no stąd mamy jakiś internet, czy jakieś mamy kontakty z sobą. I a mógłbyś powiedzieć tą historię, która nas strasznie nas rozbawiła? No tak, bo po koncercie czy po spektaklu wybraliśmy się, czego oni nigdy nie robią, to też dla mnie był taki fajny moment, wybraliśmy się na wspólną kolację i no i zaczęliśmy tam opowiadać i ja się chwalę, że ja kurde zaświrowałem na tym punkcie już do tego momentu, że w szatni w Realu ze wszystkimi chcę się bić, jak Rocky. You wanna fight? You wanna fight? I wszyscy chodzą i mówią, no co on gada? Ja mówię, słuchaj, w Polsce jest taki kabaret, który gra Rockiego i pokazywałem wszystkim to na YouTubie. No wszyscy... pokażę minę. You wanna fight? I postać Rockiego właśnie mówi, you wanna fight? You wanna fight? W szatni Realu Madryt. Paranormalni by... No byliście, naprawdę. Siedzieliście z całą... Ja tak bym wolała być w szatni para nienormalnych, jak w Realu Madryt. Patrycja, właśnie. Na tym byli. Pamiętasz z kolei twoje pierwsze spotkanie z para nienormalnymi? Oni coś tutaj... Ja tego spotkania nie pamiętam. Nie pamiętamy. Możemy tak wejść troszeczkę... Wasza wersja wydarzeń. Pracowaliśmy w pewnym radiu i mieliśmy przeprowadzić wywiad. Robert właśnie, ja byłem jego pomocnikiem. Mieliśmy przeprowadzić wywiad z Patrycją Markowską. Słuchajcie, informacje, że Patrycja Markowska przyjedzie. No to to była scena jak z filmu. Tak stoimy we dwóch, tak. Lato, przyjeżdżasz sportowym, odkrytym autem, włos rozwiany i tak... tak. A my normalnie tak... obraz zwolnił, tak szła, te rozwiane włosy, taka pachnąca... Całą niepewność siebie z tamtego okresu próbowałam zamaskować chyba, to ci się udało, to my się zrobiliśmy tacy po prostu. Ty, jak ona pachnie. Naprawdę tak było. Słuchaj, no ja pamiętam... najpiękniejszego Sylwestra mojego życia, bo to było po koncercie w Łodzi. Razem występowaliśmy, a tak. Potem pokój hotelowy, afterparty. W życiu się bez używek tak nie śmiałam. Przysięgam ci. To po prostu cały zespół mój do tej pory to wspomina, bo to, co oni wykonali, była z nami wtedy Ewelina Sztaba, która pięknie potrafi naśladować głosy kobiet, wokalistek polskich. I stworzyli duet z Igorem Mietek Szcześniak, Edyta Górniak i ona stawia już mój sokole, ja tak nie potrafię, ale grom władny, pytaj o mnie, stępów sławnych. Tylko ona to robiła fantastycznie i oni to robili 2 godziny, my leżeliśmy, gryźliśmy podłogę ze śmiechu. Więc powiedziałam, największy afrodyzjak dla kobiety, poczucie humoru, jestem zakochana, wiesz, fanką. Właściwie z nimi nie można mieć złego dnia. O, absolutnie, tak jak dopalasz wszyscy... Wiem o co chodzi. To są najlepsze dopalacze po prostu. Ja pamiętam w Knurowie, jak pojechaliśmy na koncert, to trochę żeśmy się spóźnili po prostu na żywo i oni mają taki fajny numer, że na końcu zawsze proponują swoim widzom na to, żeby wybrali jakiś sketch i moja żona krzyczy, Rockiego zagrajcie, Rockiego, a taka cisza na sali, Rockiego? Rockiego już nie graliśmy rok czasu. Może coś innego zagramy. Zastanawiam się, czy wy zawsze jesteście razem, no bo ten film pokazał, że 24 godziny na dobę, w każdej sytuacji. Mamy pokoje hotelowe osobne łóżka. Natomiast jest świetna historia, którą Michał, ty musisz opowiedzieć, jak pisaliśmy przez 3 dni sketch, bo chyba scenariusz, nie pamiętam, tak, u siebie w domu. Pisaliśmy scenariusz u mnie w domu. We Wrocławiu. I człowiek od kablówki, podłączać coś, to tam kabelki, autografy wziął, tam chwilę pogaworzył, poszedł. My byliśmy już w trasie, przyszedł i zastał moją narzeczoną i tak rozgląda się po wszystkich kątach, tak nasłuchuje, góra, dół.
A gdzie są te paranormalni? Nie, no to tutaj Michał pojechał w trasę. Jak, sam? No nie, no z chłopakami, ale się spotkali tam w trasie. To oni nie mieszkają razem? To jest też częściowa odpowiedź na moje pytanie, co robicie, kiedy nie jesteście razem? No wiesz, nadrabiamy zaległości rodzicielskie. No ale też jakoś próbujemy trochę odreagować. Każdy ma tam coś swojego. Tęsknimy po dwóch, trzech dniach, już do siebie dzwonimy. Ja na przykład jakoś wziąłem się, właściwie to chyba po spotkaniu z tobą, ty jakoś natknąłeś mnie tak, że trzeba biegać. Trzeba biegać, musisz maraton zrobić. Ja przeczytałem książkę, pobiegłem wspólnie z Rafałem, pamiętam. I pamiętam twoje słowa, zobaczysz, co będziesz czuł na mecie. Zobaczyłeś, poczułeś? Strasznie ryczałem wtedy. Ja też pobiegłem po książkach, się wywaliłem i wróciłem do domu. Ale ja kiedyś zacznę biegać, Maćko, kiedyś tu przyjdę i sobie wtedy pogadamy. Nie, no nie, biegamy wszyscy. No nie, nie ma ten tego. Normalnie czasami wychodzimy z hotelu i to jest właśnie dziwne dla recepcjonistek zwłaszcza, bo zagraliśmy jakąś, załóżmy, imprezę firmową, gdzie ludzie zazwyczaj schodzą o 11, 12 na śniadanie. My wychodzimy o 8, dresiczki, włączamy słuchaweczki. Nie, wybacz, jakie dresiczki. To my dresiczki, ale Igor, który... Igor jest profesjonalnie Johnny ubrany Lycra. Od stóp tak. do głów. Powiedział mi, to musi świetnie wyglądać przy tym wycieniowaniu... Talii. Słuchaj, masz nadzieję, że rozbuduje ten wątek, prawda? Słuchaj. Kolega mi kiedyś powiedział, jak nie uprawiasz sportu, to przynajmniej wyglądaj. I to się sprawdza. Więc ja wziąłeś to sobie do serca i bardzo dobrze. Wszystko zakładam na siebie. Nawet proszę państwa, wszyscy znamy paranormalnych, ale na ile dobrze ich znamy, na ile dobrze zna ich Jurek Dudek. Mamy takie zdjęcie czterech panów, takie zestawienie. Mam nadzieję, że uda nam się je pokazać. To jest trzech panów, a ja myślę o takim zestawieniu panów z lat młodzieńczych. Naprawdę, kiedy byli bardzo młodzi. O, to jest jakaś niespodzianka. Rokujący. Ja chciałbym, Jurku, żebyś gdzieś tam powiedział... No właśnie, który to który, powiedzmy. Idziemy od lewej. Idziemy od lewej, od tego uśmiechniętego, zadowolonego, no. O, to też miałbym problem. Nie mamy aż tyle czasu, Jurku. Igor z tymi włosami Einsteina. Igor z włosami Einsteina, dobrze. Nie. No, dalej. Robert. Robert. Na pewno nie. No, przepisujmy. Robert ciemny po lewej. Robert ciemny po lewej. Rafał. Ostatni po prawej. Dobrze, i Michał? No to jeden, gdy został. Proszę bardzo, po lewej mamy kogo? Ja. Pierwszy od lewej, dziękuję serdecznie. Einstein to... Szopa to ja? Nie, żart. Zdziwiony? Pan kołnierzyk to pan ja. Pan zdziwiony? Właśnie. A ja proszę bardzo. Powiem ci, że podobni do siebie w dzieciństwie byliśmy, tak? Naprawdę. Tak. Ale rozpoznałabyś? Tak. No pewnie. Może się chce... od razu widać. Paranormalne dzieci. Wychodzą. Oczywiście, że tak. Zanim zaśpiewa Patrycja, to mam jeszcze dla was życzenia od fanów. W końcu to jest jubileusz. Pewnie. Bardzo miło. Mój drogi ukochany kabarecie paranienormalni, życzę wam, żebyście przede wszystkim się nie zmieniali, żebyście w dalszym ciągu rozśmieszali, poprawiali humory ludziom, tak jak do tej pory to robiliście i przede wszystkim samych sukcesów. Żeby do końca świata byli tak zakręceni, jak są do tej pory, żeby poczucie humoru ich nigdy nie opuszczało i żeby mieli mnóstwo rewelacyjnych pomysłów na skecze. Żeby kariera się rozkręcała na następne 20 lat co najmniej. Ode mnie wszystkiego najlepszego. Kolejnych 10 lat na takim samym poziomie, z takimi samymi skeczami. No, jesteście najlepsi. Oby tak dalej. Oni są najlepsi. Paranormalni. I my wraz z nimi cały program czekaliśmy na ten deser. Artystka, która ma na swoim koncie 6 albumów, kilkanaście singli i dziesiątki koncertów. Panie i panowie, specjalnie dla paranienormalnych. Patrycja Markowska zaśpiewa piosenkę Nomen Omen, nim zamienisz się w żart. Chcę pocałować ciebie tam, za siódmym drzewem w Chinatown. Przy świetle i na brzydkim tle będę całować tam, gdzie chcę. Pod zakaz gwiazdy i pod wiatr chcę pocałować ciebie tam. Chcę pocałować ciebie tam. Znajdź, tylko mnie znajdź. Znajdź zanim pójdę spać. Znajdź, tylko mnie znajdź, nim się zamienisz w żar. Oh! Chcę pocałować ciebie tam, za siódmym drzewem w Chinatown. Na stacji paliw i we mgle, nie przyzwoli.
pójdę tête-à-tête. To dla was. Brawo! Patrycja Markowska. Genialne. Wielkie brawa. Walczę z tym, ale cały czas zostaje w głowie to zdanie, chcę pocałować ciebie tam, prawda? Nie wiem jak u was. W Jeleniej Górze.